Pytanie, co robić, gdy czuję, że moja modlitwa jest zimna? To monolog składający się z formułek. Jak się modlić, żeby słyszeć głos Boga? Proszę Państwa, jak się modlić? Na pewno potrzeba swoich słów. Można modlitwę do Pana Boga napisać, potem karteczkę podrzeć w drobny mak, żeby nikt tego nie przeczytał. Mówić mu szczerze, Panie Boże, to co tu radiosłuchaczka napisała, Panie Boże, moja modlitwa jest zimna, to jest monolog składający się z formułek, jeśli to jest taka Twoja wola, bo może być wola Pana Boga, to niech to trwa, tylko żebym ja przeszła przez tą próbę. Proszę Cię, Panie, rozumiem, że musisz mi dać próbę, ale daj siłę do tej próby. I proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz. Trudno jest się modlić, ja nie mówię, broń Boże, Justyna, że to o Tobie. Trudno jest się modlić, kiedy jest jakiś grzech, kiedy jest jakaś nieszczerość, nieuczciwość, kiedy zrobiliśmy komuś świństwo i żeśmy tej sprawy nie wyjaśnili, to wtedy modlitwa przychodzi trudno. Nie da się. Dlatego tu jest gdzieś, niekiedy jest taki kołek w szprychach, co ja często powtarzam tego porównania, i nie może się to zakręcić na cześć i chwałę Bożą. Trzeba poszukać jakiejś nieszczerości, prawdy i grzechu, wyjąć to i dopiero się zacznie kręcić. Ja powtórzę jeszcze raz, bo bardzo mi się polubiłem ten przykład, dlaczego Pan Bóg nieraz modlitwy nie wysłuchuje i dlaczego tak musimy się w tą modlitwę wbijać o tym królu i dwóch żonach, jedna ładna, druga nieładna, tak przychodziła brzydka, to co się poprosiła, to on jej dawał i mówił, idź sobie już, żono, a jak przychodziła ładna, to on mówił, a może ci nie dam, a może ci dam za godzinę, bo chciał z ładną, kochaną żoną jak najdłużej rozmawiać, więc kochani, jesteśmy często ładnymi żonami Pana Jezusa i On chce z nami długo rozmawiać i dlatego od razu nam wszystkiego nie daje. Proszę też jakoś tak na to spojrzeć. A ja tu słyszę dobrą nowinę właśnie przez to słowo zimna, bo w Apokalipsie przecież tam Pan Bóg mówi, bądź zimny albo gorący. I to kiedy jesteś zimny, czyli dostrzegasz tak, to, że nie jesteś gorący, no to już jest droga do Boga, to już jest takie wołanie do nawrócenia. Proszę Państwa, jeszcze raz wrócę do myśli, że my chcemy zostać na poziomie lolka i bolka i zaczarowanego ołówka. Jezus nas ciągnie do góry i mówi, no a my mówimy, kiedy już będzie ten kiosk z orężadą na tym Giewoncie, jeszcze musisz iść. Proszę Państwa, gdybyśmy dali wolną rękę dzieciom, właśnie ja też to przykład nieraz daję, w Luwrze, Dzioconda. Podoba Wam się ten obrazek? No taka pani, ale może byśmy tu klocki ustawili Lego koło niej. Najlepiej od tyłu tego obrazu zrobić nos z marchewki. O, jakby dzieci przerobiły Dziokondę szybko. Otóż nie, łapy precz, szyba żelazna. Przepraszam, nie szyba żelazna, no, wiem, to o co chodzi. Szyba pancerna. I proszę Państwa, i ucz się historii sztuki, i ucz się praw sztuki, że w końcu po latach powiesz, jaka ta Dzioconda piękna. Dobrze, że ja wtedy jej tej marchewki w nos nie wsadziłem, żeby ją upiększyć. I Pan Bóg, my chcemy pociechy. No, smutne by były konsekwencje tego. Tak, a Pan Bóg nam szykuje taką pociechę, na takim poziomie. Proszę Państwa, no trzeba się powspinać i na tej modlitwie, i na Eucharystii. My chcemy powiedzieć, Panie Boże, już będzie ta radość, już będzie wypoczynek, przystanek, już będzie fajnie? Nie. To dlatego są takie trudne te msze, to dlatego takie trudne te modlitwy, bo po prostu idziemy na wysoki poziom, co tam Dziokonda, co tam Penderecki, my idziemy na jeszcze wyższy poziom, nie tyle sztuki, co miłości, pojmowania Pana Boga i zrozumcie, że On musi mówić, błagam Was, dzieciaki, nie zatrzymujcie się, idziemy jeszcze piętro wyżej.